Gmina Policzna to jeden z beneficjentów pilotażowego programu samorządu Mazowsza Autobusy dla mazowieckich szkół. Trafi do niej 273 tysiące złotych, które umożliwią zakup autobusu dowożącego uczniów do szkół na terenie gminy. Mamy już jeden swój własny autobus, którym dowozimy dzieci zarówno do szkół, jak i na zajęcia pozalekcyjne. Jednakże ten autobus jest po prostu już leciwy, jest sprawny technicznie, ale no, lata swoje robią. Postanowiliśmy ten autobus i tak wymienić, a pan marszałek wyszedł z inicjatywą, że dofinansuje to kwotą niemalże 300 tysięcy, co tak naprawdę jest zapotrzebowaniem 2/3 kwoty na nowy autobus. Także z wielką przyjemnością podpisujemy tę umowę. Mam nadzieję, że ten autobus będzie nadal nowy, służył naszym dzieciom. W gminie Policzna są dwie szkoły podstawowe, do których uczęszcza około 600 dzieci. Autobusy dla mazowieckich szkół to nowy program wsparcia samorządu województwa, w ramach którego mazowieckie gminy mogły pozyskać środki na zakup autobusów dowożących dzieci do szkół. Wpłynęło 46 wniosków z całego województwa. To nie jest bagatelne dofinansowanie, bo sięga rzędu 250-300 tysięcy, więc dość znacząca kwota, jeżeli chodzi o zakup takiego autobusu. Na zakup autobusów samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 13 milionów złotych.